Masal zaginęła. Kemal odchodzi od zmysłów. W 14. odcinku serialu Przysięga uda się do Leili i zarzuci jej, że to ona doprowadziła do zaginięcia jego córki. Sprawdź, co wydarzy się w 14. odcinku Przysięgi. Wszyscy myślą, że Reyhan, Ezgeyagis, powiedziała Nigar, że to Cavidan, Gilarcan, ją popchnęła. Hikmet, Berkant Miftiler, zrobił żonie awanturę, a ona przekonała emira, Gekberg Demirci, że Reyhan kłamie. W domu Kemala, Can Verel, trwają poszukiwania Masal, Can Sin Minagir. W 14. odcinku Przysięga Cavidan chce zaszantażować syna swoim odejściem z domu. Udaje, że się wynosi, żeby emir błagał ją o pozostanie i obiecał jej rozwód. Emir znowu odbywa poważną rozmowę z żoną. Kiedy Cavidan znika z domu, emir rozkazuje Reyhan przeprosić ją. Kiedy jadą spotkać się z jego matką, a Reyhan przeprasza, po czym stwierdza, że podeptała swoją dumę przepraszając za coś, czego nie zrobiła, emir zaczyna jednak widzieć, że jego żona nie kłamie. Kemal szuka córki. Biegnie do Leili, Munise Ezlemestirk, bo uważa, że to ona porwała Masal. Leila pomaga mu w poszukiwaniach. Nie zna planów swojego ojca. Suna, Silatirkoglu, czatuje z przystojnym chłopakiem, który chce się z nią spotkać albo przynajmniej ją zobaczyć. Przysięga odcinek 14. W poniedziałek, 23 września 2019 o godzinie 16:05 w TVP1. Sprawdź program TV.